Cześć wszystkim. Dzisiaj idziemy na Magórkę z Przegiwka szlakiem niebieskim. No, po drugiej stronie można sobie zostawić samochód. Tutaj też u góry jeszcze można wjechać, nie ma problemu. No i dzisiaj testujemy sobie nosidełko Lenny Lamp Upgrade. No i zobaczymy. Dzisiaj jest 28 marzec. Julian 8 kwietnia kończy 7 miesięcy. No jeszcze nam nie siedzi. No ale już obroty obraca się. Zaczyna pełzać. No i zobaczymy, jak nosidełko. No jak to wyjdzie z tym nosidełkiem. Chusta nam się kompletnie nie sprawdziła w górach. No i zobaczymy, no bo jedni mówią, że dziecko powinno już siedzieć, inni, że można nosić. W nosidełkach kupiliśmy adapter, taki przyłącznik, no taki paseczek dodatkowy, żeby bardziej pupsia była podwinięta. No i zobaczymy, jak to z perspektywy czasu wyjdzie. No i niebieskim szlakiem Przegiwka na Magórę jest godzinka czasu. Także z dzieckiem fajne wyjście. Nie tak daleko. Schroniska znowu są pozamykane. Także mamy małe po drodze utrudnienie. Jak nam zgodnieje. Albo jak przebrać będzie trzeba. No zobaczymy. O, trochę wieje. No ale idziemy. No i doszliśmy do rozbliżenia. I mamy tak. Zielony Magórka. Czerwony Magórka. 20 minut, 20 minut. A do stacji 45 minut. Mamy stąd. No za którym idziemy? Który ty jeszcze nie szłaś, mówiłeś? Tym czerwonym? Marcin. No to idziemy zielonym szlakiem, postanowiony. Ten 20 minut, jeden 20 minut. Za szybko, co? No samochód bliziutko tędy jest. To ma na Czupol jeszcze pójdziemy może. No zobaczymy u góry, podejmę decyzję. Ludzi też dzisiaj dużo. No dole tam trochę wiało, a tutaj już przestało. Słonko świeci, ptaszki ćwierkają. Wszystko budzi się do życia. No, idziemy dalej. No i tu mamy chatę na Magórce. Idziemy zobaczyć oczywiście. Ja się widziałam 4 razy. No ale idziemy. No ja się z nami można usiąść. Chyba tak, tylko wszystko teraz pozamykamy. Nie będziemy siadać. Idziemy. Tylko mówię tak w ogóle, no nie, że chyba tam jest. Tam jest chyba miejsce. A są soliki. No i doszliśmy do schroniska na Magórce. Julianek nam zasnął. Zobaczymy, ile czasu będzie spał. Im najdłużej, tym lepiej. No zobaczymy. Jesteśmy tutaj przed tym, co no takie, co kiedyś tu można było wejść. No, był tylko, no w sumie to był tylko łańcuch, ale każdy wchodził, żeby sobie poglądać widoki, no ale teraz zrobili w ogóle plotek dali, że nie można w ogóle wejść. Także ograniczali tutaj to. Ale wejdziemy przynajmniej ten kawałek, zobaczymy. No i tam było fajnie, fajny był widok. Maksiu, idź do góry. O, zamykali, to nie wiem czemu. No i taki płot jest. No i ograniczony widok. No i zrobimy panoramę.
Harcinka. Harcinku, uśmiechnij się. No i nasze pieski kochane, tak, bardzo kochane. Tu jest czarny, a tu jest jasny. No. No dobra, postanowiliśmy, idziemy na czufel. Julianek nam śpi jak na razie, ale jest fajnie. No, mam dobry czas, to możemy się jeszcze przejść na czupel. Tutaj jest ludzi, już oczywiście nie będzie trochę. Tak? No i niebieskim szlakiem idziemy. Na czupelek. I tu mamy oznakowanie. Czupel Czernichów, 30 minut. Skała Czarownic, Marcin, co to jest? Ona ma się koło tego. Koło szczoły gdzieś schodzi. A to jest jakaś skała tam? Nie byłem tam jeszcze. Nie byłeś nigdy? A wiesz, kiedy się można przejść? To byśmy od nas szli, to się można wtedy przejść tam, no nie? Bo nas tam jest bliżej. No i tutaj mam takie widoczki ładne. I ciągle idziemy na czupelek. No, rano. No i mamy Marcinka z Julianekiem. No i doszliśmy na czupel. Jesteśmy na czuplu. Po moim drzewie tylko już tyle zostało. A takie było ładne, duże drzewo. Jesteśmy na czupru. Julianek dalej śpi. No i tutaj na czupru mamy takie ławeczki. Można sobie usiąść, zjeść. Fajne miejsce tutaj to jest. No, Julianek nam się obudził. I tak spał trochę. Wracamy tą samą drogą, co przeszliśmy. Na Magórce sobie zrobimy postój, nakarmimy Julianka akurat. No mieliśmy iść tędy do Tresnej, no ale samochód nie mamy jak odebrać za bardzo. No to wracamy już. No i dochodzimy do naszego miejsca startowego, czyli parkingu. Trochę źle się tam w ogóle szło ogólnie, tak, bo śniegu dużo i strasznie topnie, ciapa taka, chlapa. W tym śniegu trochę tak, no, ciężko. Julek nam się teraz obudził. A akurat przez poprawię całą drogę, także nie było tak źle. No i na tym kończymy, tak? Idziemy już, Marcin? No to chodź. Rękawiczka spadła. Dobra, że ją wezmę. No tak, ją zaskoczę.